Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Tak. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Tak, ponieważ może. To tak jak pies, co? Może sobie organizować jaja? Tak, on też może. Tak samo jak my możemy siedzieć sobie przy szachownicy. Przy szachownicy. I nie grać w nie. Tak. Witajcie w pierwszym przeglądzie pytań widzów, czyli w tak zwanym Q&A, tylko po bubsku. Czy jeśli oddam moje włosy na perukę, a jej nowy posiadacz popełni przestępstwo, czy zostanę posądzona? To jest bardzo dobre pytanie, Oliwio. Bardzo dobre. Ale o co posądzona? O oddanie włosów na perukę? Właśnie, czy to nie jest przestępstwo. Czy jest? No nie wiem, może jakimś, ale może na przykład w jakimś równoległym wszechświecie, gdzie są łysi, to oddawanie swoich, w ogóle zapuszczanie włosów już jest przestępstwem, nie, a oddawanie go na peruce. O, to jest jak handel. Tak, to jest handel żywym towarem, że włosy są pewne, że się żywe. Będziesz na pewno wtedy będziesz posądzona. Tak. Jak reagujecie, kiedy ludzie zaczynają mieć wobec was oczekiwania? Kiedy liczą, że zachowacie się w określony sposób, bo mają jakieś wyobrażenie was, które niekoniecznie jest zgodne z tym, co wy same myślicie i czujecie? Staracie się sprostać tym oczekiwaniom, czy raczej trzymacie się tego, co podpowiadają wam erilkowe i kajkowe serduszka? Jeśli to drugie, to kiedy przestałyście próbować zadowalać wszystkich dookoła i jaka była tego przyczyna? Chciałam powiedzieć, Aneto, iż jest to temat w 100% tym, czym ostatnio, że się tak ładnie wyrażę, pławimy się w ostatnich miesiącach w zasadzie. Temat oczekiwań. To jest w sumie temat na osobny odcinek, ale spróbujemy tak w miarę odpowiedzieć na to pytanie. Chyba zaczniemy od tego, że może trochę przedefiniujemy oczekiwanie w pewien sposób. Mhm. Zmiana definicji słowa oczekiwanie albo zmiana tego, co się za tym słowem kryje, powoduje, że zaczyna się też inaczej patrzeć na cały koncept oczekiwania. Mhm. Gruba filozofia się tutaj włącza, natomiast oczekiwanie to nie prośba. Tak, oczekiwanie to jest to, że ktoś ma wyobrażenie, ktoś wyobraża sobie, że będziecie jacyś, a wy jesteście inni, bo inaczej wybraliście, inaczej się rozwijaliście, inne macie priorytety, inne macie potrzeby, natomiast ktoś sobie myśli, że wy będziecie tacy, jak on sobie wymyślił, jest niezgodne z waszą naturą. Tak. I musielibyście się mocno naginać, żeby spełnić to oczekiwanie. I robić coś wbrew sobie. Wbrew sobie, dokładnie. Tak. Czy trzymamy się tego, co podpowiadają nam kajkowe i jelkowe serduszka? Tak, właściwie tak w zasadzie. My się przede wszystkim trzymamy tego, co my czujemy, że chcemy zrobić. Oczywiście nie naruszając cudzych granic, nie krzywdząc innych osób, bo to też jest istotne. To nie jest tak, że jak ktoś ma wobec nas jakieś oczekiwania, to my nie staramy się robić mu, że tak powiem, na złość, co powoduje krzywdę, tylko po prostu robimy po swojemu. I ja zazwyczaj jeszcze dodatkowo tłumaczę, dlaczego tak robię i dlaczego to jest dla mnie ważne, a tego nie zrobię według tego, bo po prostu jestem inna. Natomiast kiedy przestałeś się próbować zadowalać wszystkich dookoła, tak szczerze mówiąc, w ostatnim półroczu. Tak, dokładnie tak. Myślę, że najbardziej ostatnie 3 miesiące, od marca. Tak, tak. To był moment, kiedy zaczęliśmy przede wszystkim myśleć o sobie i o tym, żeby przestać, żeby przestali wszyscy naokoło być zadowoleni, a my sfrustrowane z tego powodu. Mhm. I bardziej zacząć myśleć o sobie, co nie oznacza, że zacząć być egocentrykiem, tylko po prostu zająć się sobą tak samo mocno, jak się zajmowałyśmy innymi. Zresztą też jakby możecie zobaczyć, w którym momencie to było, bo my mamy odcinek na temat priorytetów i to jest ten moment taki, w którym my podsumowujemy ten proces, który się wtedy rozpoczął. Także to totalnie jest ten moment. Ciekawe, czy w innym równoległym gdzieś świecie przyjaźnią się razem krokodyl i jednorożec i każą nazywać się Kaja i Eril. O tej porze nic lepszego nie wymyślę. Ja muszę przyznać, że ten rodzaj logiki metafizyczno-wymiarowej bardzo mi się podoba i ja jestem przekonana, że tak właśnie jest i myślę sobie, że też, nie wiem, czy widzieliście Ricka Mortiego, jest ta scena, gdzie oni przechodzą przez światy, siedzą ludzie i zamawiają pizzę przez telefon, a potem siedzą pizze, które zamawiają kanapy na telefonie i tak dalej, to ja myślę, że takich światów jest więcej. I że w kolejnym może być tak, że tak naprawdę Kaja i Eril to są osobne zwierzęta, które nazywają się jednorożec i krokodyl na przykład.
Czy można na podstawie historii innych ludzi nauczyć się żyć tak, by nie powielać ich błędów, czy jednak na własnych błędach uczymy się najlepiej? Chcesz zacząć? Z autopsji? Na własnych błędach uczymy się najlepiej, nawet jeżeli wiemy, jakie mogą być danej rzeczy konsekwencje, bo ktoś inny nam o tym powiedział albo to zaobserwowaliśmy, to i tak wejdziemy w tę kałużę. Tak, i tak wejdziemy ten garnek. Ja na to pytanie bym najchętniej odesłała Was do filmu, który został nagrany na wystąpieniu Przemka Staronia na TEDxie w Gdyni, w którym Przemek opowiada o swojej drodze, którą przeszedł. Moje wrażenie po tym filmie było takie, że to jest tak, że możemy się naczytać naprawdę mnóstwa mądrych książek, możemy się nasłuchać naprawdę mnóstwa mądrych, dojrzałych, doświadczonych ludzi wokół nas, a i tak do pewnej świadomości, do pewnej dojrzałości i tak potrzebujemy przeżyć. Nie tak. Wyobrażeń, jak to może być, nie tego, że zaufamy komuś, że tak jest, tylko my wewnętrznie musimy coś przeżyć tak z całym, pełnym spektrum swoich emocji, nawet jeżeli to są te emocje, których nie lubimy i które są niepopularne w dzisiejszym świecie. Więc obawiam się, powiem, że nie użyłabym tutaj słowa nawet, przede wszystkim. Tak, w sumie to jest racja. Więc uważam, że w tych takich najbardziej ważnych rzeczach, które nas samych kształtują, nie da się nauczyć ich na podstawie doświadczeń innych ludzi. Jedyne, czego możemy się nauczyć, to mniej więcej założyć, że to może mieć jakieś konsekwencje, natomiast nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć ich skali, bo my musimy znać swoją skalę swoich uczuć, bo ktoś po prostu może mieć inne harmonie między uczuciami. Jakie widzicie w sobie nawzajem wady, czego nie lubicie w swoich charakterach? Ja myślę, że w tej chwili, jeżeli chodzi o moje wady, to ja pracuję nad tym, żeby się nie wymądrzać. Mam taką tendencję, że jak już coś wiem, to mi się wydaje, że jestem w stanie zbawić świat, więc chodzę i wszystkim mówię, że mogliby robić coś inaczej. I to jest strasznie próżne oraz w tym takim poczuciu własnej mądrości, doświadczenia i tak dalej mi się wydaje, że jestem w stanie przewidzieć, co ktoś chce powiedzieć i mam tendencję do przerywania. I to są takie dwie wady, których sobie nie lubię i nad którymi bardzo ciężko pracuję teraz w tej chwili. I nie lubię w sobie zbyt małej dawki determinacji i motywacji. O, tak bym to powiedziała. Nad czym też pracuję? Ja nie lubię w sobie na pewno... Co jakiś czas mam taki dzień, kiedy po prostu irytuje mnie wszystko i to nie jest typowy PMS, to jest po prostu moje takie chęć bycia księżniczką danego dnia, żeby wszyscy się mną zajęli, żeby się mną zainteresowali, co też może być spowodowane tym, że ja często, żeby wyjść poza krąg zainteresowania ludzi, w sensie jako osoba, która nie chce być w centrum zainteresowania, po prostu milczę, więc na mnie się nie skupia uwaga. I czasami mnie dopada taki dzień, kiedy po prostu bym chciała być super w środku uwagi, natomiast ludzie mnie irytują. Więc no, jest takie błędne koło. Tego bardzo w sobie nie lubię i nie lubię, jak taki dzień nadchodzi, bo wtedy po prostu szczekam na ludzi, a nie odpowiadam, mimo że na przykład chcę być miła. I dzisiaj jest taki dzień trochę. Zaczynam zbyt dużo rzeczy i zbyt mało kończę. Tak w takim stopniu, w jakim bym chciała faktycznie ja je zakończyć. Okej. Okay. Ja też nad tym pracuję oczywiście, bo jeżeli zdajecie sobie sprawę z własnych wad, to w sumie to po to najlepiej, żeby nad nimi pracować. Jak żreć, nie tyć? A tak bardziej na serio, czy macie jakieś ulubione wegetariańskie, wegańskie, zdrowe desery? Od dłuższego czasu mocno interesuję się zdrowym odżywianiem i szukam inspiracji, jestem strasznym łasuchem. Jakie książki dotyczące zdrowego żywienia i zdrowia w ogóle polecacie? Na Insta Ariel wciąż widzę różne ciekawe fragmenty, bardzo mnie to zainteresowało. My połączyłyśmy te dwie pytania, bo one są w sumie o tym samym. Więc odpowiadając na pierwszą część pytania, czyli jak jeść i nie tyć. To jest pytanie, której odpowiedź wiąże się z tym, jakie książki warto przeczytać. I to, co widzicie w tej chwili na Instagramie u mnie w cytatach, to jest książka, która nazywa się Cicha władza mikrobów. Dla tych, którzy nie do końca chcą czytać każdą jedną książkę, bo tych książek jest dosyć sporo, które o tych jelitach traktują i albo mówią o tym, jak żreć, żeby nie tyć i żeby zdrowo żyć, to jest dosyć dużo. Natomiast takich pierwszych parę punktów, które można
wypisać. Tutaj podstawą jest, żeby odstawić całkowicie słodycze, fast foody, o czym każdy z nas doskonale wie, bo to wszędzie jest trąbione. Natomiast nikt nie bierze tego na poważnie, bo mówią, że o, bo zaraz znowu robią po prostu coś z niczego, czyli mówią, że fast food jest zły, a przecież zjem jednego burgera i mi się nic nie dzieje. No, ale na przykład tak a propos tego, jak jeść nie tyć, to coś, co mnie w tej książce rozwaliło, to był wątek dotyczący kaloryczności jedzenia i tego, że część z nas ma taką florę bakteryjną, która powoduje, że ze 100 kalorii wyciąga więcej kalorii niż tam jest, że na przykład ze 100 kalorii wyciąga 102. No i tam przy jednym posiłku to nie ma znaczenia, ale jeżeli policzymy ilość posiłków, które jemy i z tego, że do każdego dodajemy 2% tego, co jemy, to w skali roku tych procent robi się dużo więcej, dlatego tyjemy. I dlatego patrzenie na kalorie tak ogólnie nie do końca ma sens, tylko my i to się też mówi o tym, że o, jedzenie kaloryczne nie ma sensu, tylko nie mówi się, dlaczego tak jest. Bo to też wynika z tego, że my tak naprawdę nie wiemy, dlaczego nie powinniśmy patrzeć na kalorie, dlaczego powinniśmy jeść tak, co powoduje, że będziemy jeść. Właśnie myślę, że właśnie siłą tej książki jest to, że ona operuje na przykładach cywilizacyjnych bardzo mocno i pokazuje, unaocznia bardzo mocno, w jaki sposób to, co się dzieje w naszych jelitach, jak wpływa na nie tylko jednostkę jako człowieka, ale w ogóle już na małą grupę, na rodzinę, na społeczeństwo i na cały świat. Natomiast jeżeli chodzi o desery i wszystko inne, to na naszej grupie Między Bubskimi mamy wątek, którym jest napisane, którym dzielimy się przepisami, knajpami, miejscami, więc zapraszamy serdecznie właśnie tam. Tak, możecie się wszystkiego dowiedzieć, tam się wzajemnie wspieramy też w drodze do zdrowia. Planujecie jakichś gości nowych? Dzięki Wam poznałam inne interesujące kanały na YouTubku i chcę więcej. Tak, w sumie też było inne, pojawiły się też inne pytania o gości. Tak, planujemy gości. Będzie więcej gości? Będzie więcej gości, aczkolwiek nie powiemy jakich, bo to może być pewne zaskoczenie. I nie powiemy kiedy. I nie powiemy kiedy, bo to dla nas samych będzie zaskoczenie. Właśnie, o to chodzi. Jakie rady życiowe dałybyście przybyszom z innej planety? Ale na świecie czy w Polsce? To jest pewna różnica. Nie bój się zmian. O, to jest zajebista porada. Nie bój się zmian, tak. Tylko zmiana jest pewna, to jest, tak, to jest dobre. O, ja wiem jaką radę, mam bardzo dobrą radę. No to nie tylko chodzi o to, żebyś wiedział, że jesteś zajebisty, ale żebyś czuł, że jesteś zajebisty. To jest moja rada. Kurde, to ten ziomek to musiałby naprawdę tak, wiesz co? On miał jakby super rady, tylko tak wyobrażam sobie tego ufolutka na ziemi czy gdzieś z tymi dwoma radami. Nie bój się zmian, bądź zajebisty i czuj się zajebisty. I to taki hipster po prostu. No nie, ale to nie jest hipster, to jest po prostu To byłby tester tolerancji naszego społeczeństwa. To jest po pierwsze, a po drugie to też jest, to też byłby przybysz, który byłby gotowy na zmian, byłby otwarty na to, czego się może nauczyć, jednocześnie będąc pewnym siebie i tego, co czuje i tego, że jest jakiś tam, więc jakby nie zagrażają mu opinie innych. To jest bardzo wielowymiarowa rada, chociaż brzmi strasznie filozoficznie. Ja bym mu też polecała na przykład nie jeść w McDonaldzie. Stary, nie jedz fast foodów. Tak, pij dużo wody. Jak często... Pytanie do mnie. Jak często podlewasz kwiatki na balkonie, o ile wzrosły twoje rachunki za prąd od czasu kolorowych światełek? Więc ja podlewam kwiatki... Jak jest bardzo gorąco, to raz dziennie, a jak jest mniej gorąco, to co drugi dzień na przykład, bo mam takie kwiatki, że nie wymagają bardzo dużej ilości wody. Natomiast jeżeli chodzi o rachunki za prąd i moje kolorowe światełka, to moje światełka są LED-ami, w związku z czym one pobierają bardzo niewielkie ilości prądu, dzięki czemu w zasadzie ja nie odczułam jakiejś spektakularnej różnicy na rachunkach telefonicznych. Telefonicznych? Co ja bredzę? No na telefonicznych na pewno nie. To słońce! Wyszłam, kurczę, ze swojej piwnicy w kolorowe światełka na światło dzienne jest takie, przygrzało mnie. Okej. Okejkua. Okejkua. O, jakie ładne! Okejkua, KO. KO. Właśnie tak. Powiedziałyśmy dobrze, dziękujemy Wam bardzo za Q&A. Na tym zakończymy. Ała, kuła. Coś cię kuje. Tak, kuje mnie betonowe krzesło. Dziękujemy Wam za... Super pytania. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście tacy super.
Tak jest. I że chcecie się dowiadywać od nas takich rzeczy, a nie na przykład jakiego kremu używamy. Coś spadło? Mhm, właśnie mi tak spektakularnie prosto do oka wleciała mucha. Mam coś? Masz. Każdy zastanowiło to, czemu pomimo, że mam okulary na nosie, mucha wleciała mi do oka. Ona może jaki tak manewr, może ona rykoszetem tak... Jaki manewr ona wykonała w ogóle. Może ona po prostu ćwiczyła występ na łyżwiarstwo muszę i to był podwójny tulub z obrotem... Potrójną śrubą i wpadnięciem do oka. Tak. Która jest dodatkowo punktowana przez sędziów. I tam teraz gdzieś takie muchy i tam... O, brawo! Gdzieś z krzydełkami w równoległym wszechświecie w ogóle. Tak, to jest Boże! To jest medal życia! Właśnie zakończyła i ona ma takie olimpiada. I potem będzie taki, wiesz, takie malutkie musze. Póki to nawet nie widzisz, gdzieś tam ją zgarnęłaś, ale tam takie przyjechały, taka mini karetka musza. Tak na złocie, nie? Złote nosze, żeby było takie... O, tak zwycięzca! Tak, ona tak na tych skrzydełkach leży i ją na noszach wynoszą i tak do tej karetki. Takie oklaski, których nie słyszymy, nie? To jest tym równoległym co świecie. Brawo! Tak! Jurek, super! Razo dobrze, słuchajcie, występ życiowy, nie? Czemu nie? No. Tak. Tym pięknym, absurdalnym akcentem dotyczącym muszek. Brawo, Jurek! Oni tam dalej klaszczą. Ja to słyszę. Tak, ja też. Dziękujemy Wam. Pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o nas, to jesteśmy dostępni na Instagramach. Na Instagramach naszych prywatnych, na Instagramie naszym wspólnym. Jak również na grupie Między Bóbskimi, o czym wspominałeś wcześniej. Pamiętajcie subskrybować kanał i dajcie znać... słowo na tej tak. ostatniej części. Jest, jest coraz lepiej. To my teraz gramy w farcaby. Zbijam. Ja też.